Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Kochani, te słowa wyjęte z piątej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Powtórzonego Prawa, dzisiaj nastrajają nas do wielu myśli. Pobożny Izraelita, zgodnie z tym słowem, przywiązywał do swojej ręki, do swojego czoła na rzemiennym pasku słowa wyjęte między innymi z tego fragmentu, które były, czy miały być jego nieustanną modlitwą. I w zależności od tego, jak dalej rozwijała się ta tradycja, tak te słowa były używane, czy przywiązywane dosłownie w sposób fizyczny do czoła czy do ręki. Dzisiaj, kiedy spotkamy Żydów, niektóre ugrupowania właśnie w taki sposób manifestują przywiązanie do Słowa Bożego i do tego, w jaki sposób mają żyć na co dzień. Co my mamy dzisiaj z tym wszystkim zrobić? Przede wszystkim znajdujemy w tym słowie nakaz, by trzymać się słowa, by żyć tym słowem, by wpajać to słowo w swoich synów, w swoje córki i by to słowo było treścią naszego codziennego dnia. I gdy tak się nad tym zastanawiałem, to pomyślałem, że właśnie w Chrystusie, właśnie w nowym przymierzu, w nowej jakości naszego życia, Bóg nie wymaga od nas tak naprawdę tego, żebyśmy się afiszowali naszą wiarą, choć to, czy ktoś założy taki rzemień ze Słowem Bożym, czy nie, nie świadczy o tym, czy jest bardziej, czy mniej religijny, ale przede wszystkim Bóg chce, byśmy żyli tym Słowem na co dzień, byśmy byli świadectwem tego, jaki jest Bóg, byśmy byli tymi, którzy pokazują swoim życiem całemu światu, jaka wielka jest chwała i moc Boża. Drodzy, w tą najbliższą niedzielę, w którą chcemy spotkać się w Kościele, jakby też zamanifestować naszą przynależność do Boga, chcemy spotkać się i rozważyć to Słowo. Chcemy śpiewać Bogu na chwałę, chcemy Go uwielbiać i chcemy po raz kolejny zaświadczyć, że Chrystus zmartwychwstał i że Słowo, które zostało nam dane, jest w naszych sercach, w naszych umysłach i że Boga kochamy z całych naszych sił, z całego naszego serca i z całych naszych myśli. Zapraszam Was serdecznie na niedzielne nabożeństwo. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.